Dzień dobry wszystkim, tu na tej strony zaczynamy nockę, gdzie nasza fura, tu jest, mamy Volviego, dzisiaj lecimy sobie Volvim, ryki tyki, fajne bryki, taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora, nie wejdziemy, sobie sprawdzimy, czy mamy belkę i czy działa na winda. Taka sytuacja, to wszystko ok. Opa, kluczyki w kieszeń, otwieramy naczepkę, pilocik jest, belka jest, jedna zepsuta, jedna cała, czyli zaraz sobie ją wywalę. O. Bo do szczęścia nam potrzebna nie będzie. Komuś się nie chciał wynosić, to tu nam musi wynieść pod płot, a z pod płotu wezmą sobie na firmę ryki tyki, fajne bryki i tutaj ją zostawiamy. Opa, taka sytuacja, nocka przed nami, godzina 16, walczymy do godziny 4. Okidoki, proszę mnie to zamknąć elegancko, listę zabrać, komuś się nie chciał sprzątać, później posprzątamy jak będzie chwila wolnego. Opa. I teraz siadło, sprawdzimy sobie windę, lista tu na razie, kluczyk idzie. Dobra, do góry wyłączam. I do wozu. Nic z oponkami nie jest. Żadnych szkód. No i fajnie, do kabiny. O, to było. Także gitara. No, jesteśmy w naszym Volvim, elegancko. Teraz co? Karcioszka. Proszę bardzo. Strygmy kwyk. Aha. Dobra, tutaj jak nim się zaloguje, to sobie schowamy do lodóweczki. Piciu. Opa. Niech się chłodzi. Stryk. Elegancko. I zaczynamy. Wpis manualny. Tak. Kraj rozpoczęcia. Tak. Młoteczki i gitara. Teraz co? Teraz, panie i panowie, muszę się zalogować do komputera pokładowego. Tank, tink. Troszeczkę schodzi. Gdyż ponieważ Jakobysz. Niekiedy są jakieś dziwne. O, kolega ostatnio jechał, którego uczyłem. Hehehe, gorąco kurą się poce. Gdzie jest Adam? Tyk. Kurwa, ile tych nazwisk. Trzeba wybrać sobie swoją pozycję. No. Gdzie my to są? Jest. Hasło. Aha. Okej. Okay. Trailer numer. Co to mamy za naczepkę? Czekajcie, bo nie widzę. Muszę sprawdzić. Opa. 37-36. To już trzeba sobie na karcie od razu zapisać. 37-36. 3-7-3-6. Oki doki. Pek. Read numer 0. Tak. I jesteśmy zalogowani w komputerze pokładowym. Czekajcie, trochę niżej. Teraz listę. Kilometry. Na start. 5, 4, 2, 9, 9, 1. Pozdener. I szofer. Tak jest.
numer rejestracyjny 34 BNV5 34 BNV5. Zaczęliśmy. Mamy dzisiaj tak, panie i panowie, Wallwijk, Tilburg, Breda, Neuenhain, Ede, Amersfoort, Apeldoorn i Den Bosch kończymy. Tyle, że mamy na przykład w Tilburgu załadunek na też na Tilburg, na Bupo, tam zrzucamy. Wracamy na depot Tilburg, załadowujemy do Zoo Plus, w Tilburgu zrzucamy. Później Breda, Zoo Plus, ładujemy. Siema Pabełek! Siema Pabełek! Koledzy chcą cię zobaczyć. Pabełek zaczyna. No, także ogólnie mamy 369 km do jebnięcia i planowany czas lądowania, godzina 4:00. Dobra, ja tu kończę wypisywać papierki i zaraz się widzimy, yo! No dobra, wszystko mamy, nawigacja włączona, lusterko przetarte, drugie też, szyba z mojej strony, czołowej na razie nie robię, tamtej też, tamtą sobie zrobię, jak się gdzieś zatrzymiemy, będzie trochę czasu wolnego. Dobra, jak wszystko mamy, no to spadamy. Panie i panowie, a hamulec i łogin. Ruszamy sobie teraz kierunek Wallwijk na załaduneczek i się ładujemy na co? Na depot Tilburg. Według listy 48 dużych koszy. Zobaczymy, co tam nam naszykują. Czy będzie to, co mamy, czy będzie mniej. Fajnie by było. Taka sytuacja. Dzisiaj Wolwim jedziemy. Jak tam z ważką? O, 3/4 baku. No, ponad pół. Ponad pół, a blue jest 3/4. Także nie trzeba dzisiaj tankować. Nie trzeba dzisiaj tankować, robaczki moje hardkorowe. Jesteście najhardkorowszymi robaczkami we wszechświecie. Kurwa, nie ma hardkorowszych widzów. Kurwa. Nawet hardkorowy koksu nie jest tak, kurwa, hardkorowy. Dobra. Łatwóż mnie to. Dziadygo jedna. Strygmy kwyk. Tutaj już ktoś bramę przestawił, czyli szlaban. Patrzcie, ten wjazdowy co jest. Już go jebli. Już go i bardzo dobrze, bo tu się, kurwa, stało. Czasem po 10 minut, aż ktoś nam otworzył. A tak, nie ma problemu. No, piękna pogoda dzisiaj. Bezchmurne niebo. Ryki tyki, fajne bryki. Dzisiaj wolno. O, kolego. O, tam autobus jedzie, czekajcie chwilę. Niech se przyjedzie. Strygmy kwyk, kieruneczek. Szeroko, żeby Johnego tam nie pierdolnąć i tego autobusa. Stryk, myk, zrobiony! Hardkorowo. Teraz kieruneczek. Tutaj się tulimy do znaku. O, lustereczkiem do znaku. Nawet mogę bliżej. Tutaj, o tak. Gdyż, ponieważ, jakobyż. I przejedziemy. A jeszcze najechałem na krawężnik, no. Taki to, kurwa, zakręt. Jak się nie przykleicie centralnie do latarni i znaku, to nie ma bata, żeby na ten krawężnik tam nie najechać. Hardcore. Ile tu mamy? 25 km mamy i do Zaltbommel zapierdzielamy. Better go take it. Always they need a new approach.
cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. No to sobie, pojeździliśmy się tu na tyle, co rozpędził i już w korku stoi. No ale ta godzina 16.25 i a dwójeczka tutaj na Utrecht to jest masakra. No niestety, tak jeszcze z godzinkę na autostradzie tutaj będzie się działo, będzie zakorkowane. No co zrobicie, jak nic nie zrobicie, a korzystając z tego to co pogadamy. Jak już w korku stoimy. Wczoraj przegiąłem tacho, czas jazdy o 3 minuty, skończyłem na 4.33, jak dojechałem na bazę i zaparkowałem i Bekusia. Jadę później sobie do domu, skończyłem gdzieś za 27 rano. Jadę do domu, śpieszy mi się, bo spać mi się chce jak cholera, bo tam przyspiało mi się trochę w trakcie jazdy, w trakcie powrotu z Belgii. Ja miałem 150, chyba 6 km, jakoś takoś. W pewnym momencie myślałem, że kurwa, zjechałem. Mówię, nie, pół godziny muszę się drzemnąć, bo nie ujebię już. Ja już widziałem radar, jak macie tu o linię dzielącą pasy ruchu, to ja już tam widziałem radar, że stał na taki, ten, nie? Stacjonarny, duży. Mówię, nie, kurwa, zjeżdżam, nie? Ale zjechałem, polazłem w krzaki za potrzebą. Połaziłem koło ciężarówki, jakoś tam odmuliłem leciutko. Także ostatnie tam 36 km to już tam dojechałem, to wypierdolę, nie śpię, nie? No, odstawiłem starcioka, jadę do domu. I lewy, prawy pas, wiadomo, ciężarówki. Osobówki wyprzedzają sobie lewym, ale to było takie wyprzedzanie, wiecie jakie wyprzedzanie? Ciężarówka jedzie 9 dych, a dżonówna jakaś, kurwa, kosmitka. Jedzie 90, kurwa, 3 i się ciągnie i robi ten korek, kurwa. I później było tak, że była luka między samochodami z jakieś 200 metrów. To zamiast głupia cipa zjechać na prawy i puścić tych, co zapierdzielają z tyłu za nią, co ich schamowała, to nie, kurwa, księżniczka sobie jedzie równe 100 na godzinę lewym pasem. Ja już zagotowany, wiem, że tak się nie robi, ale tak samo się nie robi, tak jak ona robiła. Że kurwa się blokuje ruch na lewym pasie. Bo księżniczka wyprzedza. Do auta wyprzedzanego miała 200 bite metrów i ona sobie jedzie, kurwa, stówką. Tamten jedzie, kurwa, 95, ta stówką. No to kiedy ona te 200 metrów przeleci? No ja pierdolę, z półtora minuty jej zejdzie. Się wkurwiłem, kierunek na prawo, prawy pas, jebłem ją prawym pasem. A co księżniczka, wielka panci, kurwa? Zaczęła mi napierdalać długimi światłami, że ją z prawej strony wyprzedzam. Kurwidoł pierdolony, kurwa, prawo jazdy w chipsach to wygrało. Jakby jechała normalnie, widzi, jest do wyprzedzenia. Jeb mu po gazie, jeb, kurwa, łogień w tłoki, wyprzedź i se jedź dalej, kurwa, te, kurwa, 101, kurwa, czy tam 100. A nie, widzi, wolny pas, chuj, leci tym lewym stówką i za nią, kurwa, korek, tak jak teraz za nami tutaj. To się wkurwiłem, jebyłem ją prawym, tam i zaczęła napierdalać światłami księżniczka. Co tu nas zrobił? Szybę otworzył, fuckersa wyjebał, bomba, nie ma. Taka sytuacja, ja wam powiem, nie, jeżdżą tu kosmici, naprawdę, kurwa. Każdy zdrowo myślący, kurwa, widzi w lusterku, że zapierdolił korek za sobą, to zjedzie, kurwa, chcesz jechać stówę, jedź, ale, kurwa, prawym pasem, a nie ciąg się flaku brani lewym, nie? I blokować najlepiej wszystkich. A jak pierdolniesz taką babetkę, kosmitkę, kurwa, z prawej, to, kurwa, jeb, kurwa, tymi długimi. Ja pierdolę. Trzeba byłoby schamować, kurwa, do zera, wyciągnąć z auta, wypierdolić dwa liście, wrzucić, kurwa, z płaczem, bo odjechała na pobocie i na milicję dzwoniła. Taka sytuacja, panie i panowie. No są kosmici na drogach, są kosmici i kurwa, co z tym zrobicie, jak nic zrobicie. Należałoby się wpierdol, spuścić prawo jazdy, zabrać, pociąć, kurwa, jak puzzle i wyjebać w krzaki. Co najwyżej. No, ja mówię.
Też nie powinienem wyprzedzać prawym, no ale kurwa... No bez przesady, tak? Przecież ja nie będę za nią kurwa jechał i reszta kurwa pół godziny, bo pan ci wyprzedza i sznurek za sobą robi. No. Taka sytuacja. Co wam powiem? Fura przerejestrowana od Madzi. Asterka przerejestrowana na holenderski numer, czyli jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się robi, bo no, też nie wiedzieliśmy tyle, co gdzieś tam się czytało na polskich stronach, jak to zrobić, co to zrobić, nie za wiele to pomogło. W sensie dalej chuja wiedzieliśmy. No, to dla ciekawskich, dla zaciekawionych, jak się przerejestrowuje polskie samochody na holenderskie numery, to już wam mówię. Najpierw robicie sobie AFSPRAK, czyli wizytę w RDW. W RDW dają wam tam termin, przyjeżdżacie, płacicie 137 euro. Zabierają wam dowód rejestracyjny. Ogólnie papiery z auta wam zabierają. Sprawdzają samochód. Jeżeli przegląd jest aktualny, to wam go zostawiają. Tak Madzi zostawili przegląd do tej daty, do której ma. I czekacie sobie na dowód rejestracyjny, który przyjdzie do 5 dni pocztą. Nowy z nowymi numerami. W międzyczasie musicie zapłacić BPM, tak? Czy jak ktoś tam nazywa ten, tą akcyzę. I powiem tak, jest naliczana od wartości pojazdu. Jeżeli autko jest starsze jak 10 lat, to ten BPM jest bardzo niski procentowo, nie? Za Astrę 1.6 z 2010 roku, to jest ta Astra J, wyszło 219 euro do zapłaty. Najlepiej zrobić to internetowo, ze strony balastingu. Możecie papierowo wydrukować, ale to czas. A jak zrobicie internetowo, to na drugi dzień, albo w ten sam dzień na maila wyślą wam polecenie zapłaty. Płacicie to. I następnie udajecie się, panie i panowie, do po wyrobienie, jak już macie dowód rejestracyjny, udajecie się na wyrobienie tablic rejestracyjnych, takie jakie widnieją na dowodzie rejestracyjnym. Pstryk, myk, fyk. Za tablicę płacicie 30 parę euro. Teraz nie pamiętam, bo są do wyboru. Normalne, zwykłe, takie jak na przykład o tamto autko ma, że zwykłe są numerki, a są też też żółte, ale z literkami takimi pogrubionymi, plastikowymi, i one kosztują 60 euro. I gościu się pyta, takie czy jakieś tam kurwa ekstra. A jaka różnica? Żadna, tyle, że tamte niby ładnie wyglądają, a kosztują dwa razy tyle. Także taka sytuacja, hemoglobina. Na sam koniec zostaje wam opłacenie jakiegoś ubezpieczenia, to sobie możecie wybrać. Nie powiem jakie. Słyszałem, że ta polisa NL jest do dupy, że są jakieś problemy z nimi w razie czego. Nie wiem. Słyszę, mówię tylko to, co słyszałem. A tych ubezpieczalni jest od groma, to już sami musicie poczytać i wybrać sobie. I modlić się, żeby była dobrą ubezpieczalnią. Taka sytuacja. No chyba tak to wygląda. No, gdzie się wyrabia tablice rejestracyjne? Madzia się pytała w RDW, co teraz, gdzie te tablice wyrobić? On jakbyś mówi wszędzie. Mówię, ty kurwa, to trzeba się było spytać, czy w Lidlu i w Jumbo też wyrabiają? Są specjalne po prostu punkty, które mają zezwolenie na wyrabianie tablic rejestracyjnych. Z reguły przy placówkach RDW gdzieś tam niedaleko są. Madzia robiła w Kirkdrill. Jest kurwa sklep z częściami samochodowymi i tam też wyrabiają, i mają zezwolenie na wyrabianie blach. Wyrabianie blach zajęło 5 minut. Gość to robi na miejscu. Przyjeżdżacie z dowodem rejestracyjnym, dajecie mu dowód, on to sobie tam w systemie sprawdza, czy na pewno. Potwierdzi to w systemie, ok, idzie na zaplecze, za 5 minut przynosi wam tablice, takie jakie dostaliście dowód rejestracyjny. Cia tam się dzieje, czemu trąbicie, no. Także taka sytuacja.
Czy pierwsze, robicie abstrakt w RDW, umawiacie się, płacicie 130 tam parę euro, te 7, tak? Oni wam autko sprawdzają, zabierają dokumenty z pojazdu. Dwa, opłacacie BPM w ballastingu i najlepiej internetowo, w ten sam dzień prawdopodobnie dostajecie na maila polecenie zapłaty. Trzy, odbieracie po 5 dniach dowód rejestracyjny z samochodu. Cztery, udajecie się z tym dowodem do wyznaczonego miejsca na wyrobienie, do wybranego miejsca przez siebie, które ma uprawnienia na wyrobienie tablic, które trwa 5 minut. Płacicie 30 tam parę jurków. Cztery, ubezpieczacie samochód w jakiejś tam sobie wybranej przez siebie agencji ubezpieczeniowej firmie. I tyle. I macie autko przerejestrowane. Czyli tyle kosztuje przerejestrowanie na przykład Astry 1.6 benzyny z gazem Astra J 2010 rok. Tararara. Ja komuś pomogłem, to proszę pisać w komentarzu. Tuna, Damoniu, jesteś najlepszym kierowcą C+E w Holandii. Można zawsze na ciebie liczyć, jesteś taki i w ogóle, kurwa, najlepszy. Dziękuję. Gamuń, dziękuję. No, tak to wygląda. Bardzo proste, jak ktoś już wie, jak ktoś to robił. Aha, i podatek drogowy, nic nie musicie z tym robić, bym zapomniał. Podatek drogowy wam przyjdzie, oni już sam ballasting wyślę, bo już wiedzą, że macie autko przerejestrowane i sam wam wyślę na adres domowy polecenie do zapłaty podatku drogowego. Taka sytuacja. No, a w Polsce to już wiadomo, musicie sobie te autko swoje zgłosić w ubezpieczalni i w Wydziale Komunikacji, że zostało wywiezione za granicę. Tyle, cała filozofia. Także tak wygląda przerejestrowanie i ja będę robił to samo ze swoją Astrą. Tylko poczekam, aż mi się będzie blisko końca przyglądu. Z tego względu, że musiałbym ekstra jechać do Polski i robić przegląd. Co mi się nie uśmiecha, wolę przerejestrować i mieć wyjebane. Z motocyklem praktycznie chyba zrobię to samo. Też przerejestruję na wiatrakowe numery i będę miał święty spokój. Nie będę się pchał w problemy z milicją. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to autkiem można jeździć tutaj pół roku maksymalnie, nawet jeżeli opłacacie podatek drogowy, bo ktoś powie, ale ja płacę podatek drogowy, to ja nie muszę nic przerejestrowywać. Dupa, też tak myślałem, aż kontroli nie miałem z Madzią. Także pan milicjant powiedział wyraźnie, oczywiście bardzo dobrze płacicie podatek drogowy, to już jest plus, w sensie takim, że nie dostaniesz do tyłu tego podatku do zapłaty, ale co nie zmienia faktu, że auto może być tylko pół roku w Holandii. Inaczej musicie je albo właśnie przerejestrować, albo zwieźć do Polski i sprzedać tam je. Nie wiem, co z nim zrobić. W bądź razie nie może być w Holandii. Jeżeli będzie kolejna kontrola, 500 euro mandatu. I tak dalej, aż wam w końcu, jak będziecie płacić te mandaty, to będzie, powiecie, a mam wyjebane, ja zapłacę i chuj, co? No i to, że w końcu wam te auto zabiorą, bo będą widzieć, że mandaty nie skutkują. I tyle będzie. Ptaszki. A, jak ktoś się chce powoływać, a, bo ja mam auto od kolegi, cioci, wujka, czy tam od kogoś, ja nie jestem właścicielem, ich to nie interesuje. Oni sprawdzają, ile samochód jest w Holandii. Czy to jest kurwa na księdza, ciocie, wujka, babcie, prababcie, syna, córkę, żonę. Nie przejdzie, to już wam mówię od razu, kurwa, nie przejdzie, bo są takie asy, co twierdzą, ale to nie moje auto, ja sam mogę jeździć, kurwa, 1200 lat. Nie, nie możesz jeździć 1200 lat. Samochód jest więcej jak pół roku i ma zostać zwieziony albo przerejestrowany. Niezależnie na kogo to auto figuruje, kto tym autem jeździ. Kropka. A jeżeli się dalej będą takie osoby upierały, no to przy kontroli zobaczą, zrobią wielkie oczka jak koce Shreka i tyle. No. I biegusiem, kurwa, będą przerejestrowywać. No. Albo zwozić. Taka sytuacja. Korek się zluzował, panie i panowie, ciśniemy dalej. Ej, robaczki moje, czemu nic nie mówicie, że tu na źle jedzie? Mieliśmy kurwa na Valwajk jechać, nie na Zaltbommel,
a ja szoruję, nie patrzę na nawigację i walę na zalbomel na załadunek. Pół godziny w plecy w tym momencie się zrobiło. Ja pierdziel. Nie wiem, co mi kurwa ten walbajk tu zalbomel do łba wpadło, ale cisnę w tym korku, stoję. A tak w ogóle byśmy praktycznie w tym korku nie stali chwileczkę. Spierdalamy na walwa i gitara, a ja tutaj już jestem zjazd kerk drillem. Mówię, co napierdoli? Jak zawróć? Przecież jadę na zalbomel. A potem patrzę, no kurwa, przecież myśmy na magnetyrz mieli jechać na walwajki. Jasny gwint, gamoniu, tuna. 17.01. A będziemy, a mieliśmy tam być 16.35. Kurwa, pół godziny w plecy. I ja pierdolę, ogień w tłoki i do przodu. W ogóle ile ja mam, kurwa, 412 km. Nie ma tragedii. No ja mam 369 do jebnięcia. Taka sytuacja hardkorowa. O. A teraz gdzie walisz? Do Nottingham, nie byłem tam. OVP, Nottingham. A to też nie wiem, też nie byłem. Kurwa, mamy tych punktów trochę, nie? W tej Holandii. Tak, ale mam Watsona, a tam widziałem, wczoraj ładowałem 20. To widziałem, że tak na każdy dot było poustawione po 20, kurwa, tych dużych kontrolerów, to tam chuj. No. O, jedzie niewolnik, numer 70. Kto? Jakiś nowy, kurwa, z Wosa. Aha. Kurwa, niewolnicy, no. No tak, tak. Ja pierdolę. To jest gorzej jak niewolnictwo, a zwłaszcza jak się kapłan, jak tam traktują obcokrajowców, kurwa. No. To jest trzecia kategoria, kurwa. No tak, tak. No ale widzisz, a ta firma, nie wiem co to za firma, tam gdzie ten ojciec od mojej koleżanki pracuje jeszcze, pierwszy tydzień i ostatni, tak jak ci mówiłem, że jechał z gościem pierwszy dzień, pierwszy czy drugi, nie wiem teraz dokładnie, przyuczenia i kurwa kartę tamten wyciągał, bo przypierdolili już czas i on jechał bez karty, kurwa. To ja mówię, ja mi się Paweł, że takie cuda tylko w Polsce się dzieją, nie? O, kolega, siema. Nie. W Polsce się takie cuda nie dzieją, bo ludzie są zbyt inteligentni, żeby bez karty jeździć. Tam są kurwa inne sposoby. No, ale się jeździło. Kurwa, ale jak ty wyciągniesz kartę, no to kurwa policjant się spyta, a gdzie ty byłeś, kurwa? No. Coś ty zrobił, wyfrunąłeś z auta i dojebią ci tak czy siak. A czekaj, koleczek, trzeba naciś. No, no tak, no tak czy siak dojebią, bo co zrobisz przy kontroli? No, to chyba, że wiesz, wypierdoli kartę i jedzie z myślą, że przez 28 dni nie będzie miał, kurwa, czepanego tacho, nie? Dokładnie. Bo przy pierwszej kontroli już będzie, kurwa, miał pizdę, a nie daj Boże taką na drodze, jak teraz, czyli w sensie, nie? Na gorącym, to leży i kwiczy. No, ale taka firma, nie wiem, co to za firma jest, ale z tego, co mi opowiadał, to człowieku, ja bym tam ani pół dnia nie usiedział, kurwa. No. Na pewno nie było gorzej jak w Fosie, kurwa. No mówisz od chuja godzin, nie? Że przeginają tachograf przepotężnie tam, nie? No. Tak samo jak w Fosie, kurwa, to samo. No, no ale w Fosie, kurwa, bez karty nie jeździłem. No. No ale się zdarzało, że tam, kurwa, załadunki bez karty. 20 minutes later. No. Panie i panowie, dojeżdżamy sobie, z Pawełkiem pogadałem. Hardkorowy Pawełek z Fosa przyszedł ze mną, jakby ktoś nie wiedział. Zaczął pracować 4 dni po mnie, też pierdolną papierami, tak samo jak ja. Chyba wszyscy Polacy stamtąd poszli. No, z kierowców C i C plus E. Z C też tam poszedł kolega, powiedział, wyjebane ma w taką robotę. Parę miesięcy porobił, chyba pół roku i też uciekł. Także z Polaków tam już nikt nie jeździ. Jakiś tam Rumunów mają. Podejrzewam, że też za niedługo im uciekną. No, bo nawet Rumun tam nie wytrzyma w tym Fosie. Dobra, kieruneczek, jesteśmy. Kurwa, zguba wróciła na właściwe tory. Ja pierdolę, pół godziny. Mój błąd. Także teraz psiocił nie będę. Bo sam zjebałem. Taka sytuacja, kurwa. Panie, daj mi te czerwone, ja już chcę jechać, się ładować.
Jasny czort. O. Puściutko, puściutko na krozdoczku. Jedna lufa się ładuje, druga podjeżdża na bramę. Także cały krozdok dla nas. Hardkorowo, dobra. Melduję się i zobaczymy, co nam tam wynajdą. Co to będziemy pakować. Lecimy po załaduneczku, jesteśmy. Już nie ma. 20 parę minut trwał załadunek. Parę minut dłużej niż trzeba. Zamiast 48 dużych mamy 56 pełnych małych. I z tym ciśniemy sobie teraz do Tilburga na depot Tilburg. Jesteśmy do tyłu, no pół godzinki. Nic tutaj nie nadrobiłem kompletnie. Taka sytuacja, hemoglobina. I zajebisty bolką w oddali. Taka sytuacja, no mój błąd, no mój błąd. Tuda sobie ujebał, kurwa, że jedzie na Zalbommel. No i co? Jedzie to jedzie. Po chuj drążyć temat, nie? I dojeżdżamy sobie. Zostało nam 600-593 metry. Hardkorowo, teraz będzie elegancko kieruneczek. Lewo, pstryk. Jest rzuteczka i załaduneczek. I gdzieś tutaj w Tilburgu właśnie będziemy się też zrzucać. Nie wiem, czy byłem, czy nie byłem. Jakąś prywatę chyba jedziemy. Tak? Gdzie to my jedziemy? Bupo Tilburg. Jakieś takie. I potem z powrotem wracamy na depot i ładujemy się na Zooplus. Też Tilburg. Dobra. Mniej więcej stary wie, co ma robić. Kurwa, hardkorowo. Kieruneczek i jesteśmy. Mamy nasz zajebiaszczy depocik. Opa, opa. Jak tam naczepka? Elegancko. Oki. Nie ma ruchu jeszcze? Zajebiście. Dobra, panie panowie, stary się jedzie ładować i zobaczymy, co nam dadzą. Co nam dadzą. Fajnie by było, jakbyśmy się przepiali. No i dobra, po robotaju jesteśmy. Ale ja tu jestem zamotany. Panie i panowie, jak tampon w piździe, krótko mówiąc. Tutaj się miałem zrzucić, a na Bupo Tilburg załadować się na tutaj, na depot, żeby zrzutka tutaj była. Ja myślałem, że ja mam się tu załadować na te Bupo. Gość mi tłumaczy. Ale Bupo to jest inna ulica. Mówię, ja wiem, że jest inna ulica, ale mam załadować na Bupo. Mówi, nie, w Bupo ma załadować do nas. I taka sytuacja. Haha. Dobra. Nie wiem. Coś chujowo pokazuje. Myślę, że tędy musimy jechać. Tak, dobrze. No, także mówię, dzisiaj zamotany jak tam w piździe jestem. Patrzę na tą listę i mówię, no nie no, na Bupo się mam u was załadować. Mówię, nie kurwa, w Bupo do nas. I się z nim kłócę, no i co? No i miał facet rację. Ja pierdolę, no. Ale spoko, niecałe 20 minut w plecy mamy. Haha! Coś tam się nadrobiło, przepinkę musiałem zrobić. Tamtą naczepę zostawiłem. Wziąłem sobie inną, pustą. No i gitara, bo nawet nie mieli miejsca, żeby to rozładowywać. Podejrzewam, że jak będę miał pełną lufę, może być tak, że też mnie gdzieś przepną. No albo rozładują, no. Ale obstawiam też przepinkę. Zobaczymy zresztą, zobaczymy. I teraz szukamy Bupo. 250 metrów, kurwa. Bupo Tilburg. Gdzie te Bupo niby jest? Byłem ja na tym Bupo. Nic mi to nie mówi. Kurczak. Nie, nie. To też nie.
Bupo, bupo, bupo. Kto mi powie, gdzie jest bupo? De bestemming ligt aan uw linkerkant. To ja w chuj. A jest. Jest, tylko jak tam kurwa wjechać teraz. Omdraje! Links, links and links. Dobra. To jest tam gdzieś. Tylko trzeba to teraz opierdolić. Na wokoło. Bo tutaj nie ma jak, panie i panowie. Pierwsza w lewo. I kombinujemy. Kurwa, hardkorowo. A ja. Czyli nie byłem tutaj w tym czymś. Nowa lokacyjka. A nawigacja mówi, że my już są. No. Tak to jest, tak to jest. Z nowymi lokacjami. Ok, jedź, jedź, jedź. Laska. Dobra, kierunek lewo. Kolejna możliwa też będzie w lewo. I byle nie w drzewa. Kufa, byłoby to gdzieś. Wolne, wolne. Wolne. Bupo, bupo, bupo. Nie wiem, czy tutaj to nie będzie teraz w lewo. Kurwa. Aha, to jest tu. Mamy to. Dobra, tutaj się rozłączam. I co? I podjeżdżamy po materiał. Hardkorowo, kurwa. Ciekawy, czy tam będzie wyjazd. Bo jak nie, to będę musiał kurwa cofać. Tutaj, a to mi się nie widzi, panie i panowie. Dobra, do za chwilę. Dobra, czyli mamy załaduneczek z windy. Powoli już kończę. Taka sytuacja. Tak to wygląda. To muszę teraz wciągnąć. Mam 4 na windzie. Zostały nam jeszcze 2. Plus ten jeden. Dobra. Jademy z tym do góry. Panie i panowie. O, troszeczkę mnie tutaj się zablokowało. I już jest gitara poprawione. Gitara tralalala. Taka sytuacja. I co? Odbezpieczyć. Obrócić sobie wózek. Na radę. Jest jeden. Szczecin po karabiny z Palestyny. Taka sytuacja. Ktoś tam się drza, a to nie interesuje. Pach, 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 pach. I tak to wygląda. Powiem wam, no co tutaj ciężkiego w tej robocie? No nie ma. Nie ma ciężkiego. Tyle, że z windy czasochłonne to jest, nie? Co musicie sobie układać, podnosić, zjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Pach. I ostatnie 3 i spadamy. Ostatnie 3 koszyczki, panie i panowie. I spadamy z powrotem na depocik. Te już sobie tak pojedynczo poustawię. Pach, 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 pach. Drugi. Tak, 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 tak. Da 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 da.
I mamy 15. Teraz waleczka zabezpieczająca. Uciekamy. Winda w dół, chowamy to i co? Na depocik zobaczymy, czy każą nam się przepinać, czy będą nas zrzucać. Taka sytuacja. Patrz. Mamy to. I nowrota teraz. Panie i panowie. I po robotaju. Jest, siedzi. No i tak mniej więcej wygląda załadunek z windy dużych wózków. Ciężkie? Nie sądzę. To nie było ciężkie. Jedyne co, może być czasochłonne. A zobaczymy, ile nam zeszło, bo akurat pauzę sobie włączyłem. Przez przypadek, czy inaczej. Zajebałem mułem. I 19 minut na tej lokacji nam zeszło. Dobra, rozpisuję papiery i lecimy to 500 metrów zrzucić. Dobra. Ruszamy sobie elegancko, trzeba uważać na hydrant, żebym go nie strzelił. Jest, przeszedł. Dobra. Dostałem wiadomość, że mógł się zmienić plenik, muszę zaraz zobaczyć, bo teraz mamy zrzutkę na depocie i do Zoo Plus miałem jechać się zameldować po coś. Ale coś mi się zdaje, że będę miał te Zoo Plus ściągnięte. Nie wiem, na razie zobaczyć nie mogę. Albo zrobię tak, wyłącz nawigację. Pach, pach, pach. Ankomst, pach, melden. A, nie mogę sprawdzić. Muszę się najpierw zatrzymać, żeby zobaczyć, co jest 5. Okidoki. Na wprost mamy depocik. Czyli tak, stoimy sobie. Czekamy, kolega przed nami, nie wiem, nie chcą wpuścić. I tak jak powiedziałem, zmienili nam. Ściągli nam Zoo Plus w Tilburgu, mieliśmy się teraz ładować na depot Bredę. Tam mieliśmy się zrzucić i załadować się w Bredzie na depot Newehain. Wszystko to jest ściągnięte. Mam tutaj zaraz się zrzucić i załadować do mnie na bazę, na Dębosz. I później robię resztę, co mi zostały, 3 lokacje. Także taka sytuacja. Tutaj zrzutka i załaduneczek na Dębosza. No, jesteśmy zrzuceni. Na momencie poszło gorzej z załadunkiem, gdyż ponieważ jakoby rzeszenie jest naszykowane. Jesteśmy po 14 zadokowani, ale musimy siedzieć do 15 po. A siedzimy sobie już 12 minut. A mamy godzinkę, panie i panowie. 6 po, mam parę minutek, byłem w kantynie. Strick McFick, kawusie taką niedobrą wziąłem, rozpuszczalnik. No ale za frajer, nie? Normalnie wolę z pompy sobie kupić mieloną, no ale nie wiem, czy będzie czas na to. Także teraz się biorę za co? Za te szybki. Proszę, pyk. Umyję sobie i to akurat 6 minut jak 7 zleci. Kurwa, patrzeć nie mogę na ten syf. Tu zrobiłem, tamtą jeszcze trzeba czasnąć. Lecę.
taka sytuacja, panie i panowie. Co wam powiem? Nic wam nie powiem, wkurwiają mnie tacy ludzie, co nawet sobie nie umią lusterka wytrzeć, przetrzeć, umyć. Jak zwał, tak zwał. Powiem wam. A bardzo dużo widzę takich samochodów tutaj mamy, gdzie ciężko komuś dupę ruszyć, kurwa, na pauzie siedzieć, siedzieć, skórą ruszać, ale szyb zrobić nie ma komu. No, słabe to jest. Bardzo słabe. No dobra, byłoby teraz od środka. Od środka zawalone, że masakra. Pach, 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 pach. I akurat czas oczekiwania na załadunek mija. Praktycznie dokończę tą szybkę. Możemy lecieć się ładować. Hardkorowo! Panie i panowie. Dobra. Lepiej nie będzie. Jest gitara. Jest gitara, tralalala. Szyba przednia jako tako. Nie ma źle, lecimy na załadunek. Wreszcie, panie i panowie. Jesteśmy zrobieni 37 minut. Wszystkiego zeszło nam. Także teraz walimy, tu nas się spociął. Hardkorowo. Teraz walimy do Dębosza, do siebie. Na listę już na razie nie patrzę, bo to są już zlecenia spoza listy. Część zabrali, część dorzucili na komputer pokładowy, także taka sytuacja. Mamy 32 małe kontenery. Tak, lewo, prawo teraz, jak to było? Kurwa, nie wiem. Tu czy tu? Tu czy tu? Kurwa, jadę tu. Lekkie wymuszonko, no ale cóż. A? I co? I chuj. Ale tędy też można. 33 km. Zrzucamy to. I później jedziemy. Rechts afslaan. Chyba już według planu. Czekajcie. Tak. Później już będziemy lecieć według tego, co mamy na liście. Więc nie przedłużając, komu w drogę, temu trampki hardkorowe. Lecimy. km do celu. Zjeżdżam właśnie z autostrady. Patrz, patrz. A co zjeżdżasz? No, przez kawałek mnie wpierdoliło, teraz jest na A30. I teraz w lewo. Na skrzyżowaniu. Jestem w Ede. Koniec autostrady. No, to ty. 900 metrów, tutaj mnie panie prowadź, kurwa. Jak tu przed chwilą byłeś? Czekaj. Zjechałem z autostrady, na skrzyżowaniu poleciałem w lewo i teraz jadę, po lewej stronie mam Netcargo, taką firmę, czyli przynajmniej naczepy z tego mają. Ja walę łukiem w prawo. Kurwa, czerwone światło. O, co tu kurwa mamy?
po prawej Audi, salon. Jechałeś tędy? Kurwa, ja wiem. Salon Audi po prawej stronie jest. Na 200 meter rechts afslaan. Op Celsiusstraat. Pompa, o, Seat. Pompa Kinku. Tak, i za pompą w prawo. Tak, każe mi skręcić za pompą w prawo. Dokładnie, dobrze jedziesz. Teraz dobrze jedziesz. Czyli dobrze jadę. Wolne, nie ma rowerzystów. Jedziesz prosto. Kraj 2 widzę po lewej stronie, halę taką dupną. To musisz go przejechać, wiesz, na około niego tam przejechać. Bo nawigacja mi jakoś pokazuje, że to gdzieś tam jest właśnie. Czyli jechać prosto, tak? Tak, no widzisz te doki, już widzisz? Nie, na razie nie. Aha, bo to musisz w lewo skręcić, jak się ta droga kończy, ona prowadzi w lewo, nie? Aha, dobra, to jadę, panie, jadę. Zamknij ryj, Katarina, kurwa, ona mnie wkurwia. I co? I są jakieś doki, od 1 do... 9. Do 9, no. To jedziesz dalej, prosto przejeżdżasz to w pizdu, za drogą jedziesz. Jadę, przyjeżdżam. Czyli tutaj nie, lecimy dalej. No tak, to byś poszedł się pytał i stracił 5 minut, tak? No dobra, to dobrze widzisz, że tu jesteś, bo ja bym tutaj przyszedł, bo mi tak pewnie tu przytargała mnie tu. Ale jedziemy dalej i co jest dalej? Nic, kurwa. W lewo? Jest w lewo, no. No, widzisz po lewej stronie nasze auta? Jeszcze nie, bo dopiero w łuka wchodzę. Są, no. No, co to jest tam? Aha. I mówisz dok 12. To jest 10, 11. Tak, zostań się na tył, żeby nie blokować, jak pauzę będziesz robił, nie? No właśnie, i... nie wiem, gdzie się tu wpierdolić teraz. No, ja bym się gdzieś pod sam koniec tam jebał, jebać. Aha. Okej. Okay. A, bo na drodze tu, kurwa, stanę. I chuj. No, też można. Ja się wjebię na drogę. Tutaj, pod, nie ma... pod sam koniec. Tu chyba nawet ta firma, co tu jest, to jest zamknięta. Solar Pass jakiś, kurwa. No, to tak, kurwa, zrobię. Tylko w razie czego zostawię miejsca. Na za 20 minut, a się ładuje pół godziny, bo to szybciej tego nie załadujesz. Sam, jak? O. I chuj. Taka sytuacja. Dobra, jesteśmy ogólnie prawie, no, ponad godzina 40 przed czasem w ED i tutaj na tej firmie się będziemy ładować na depot Amersfoort. No, ale mam taki plan, żeby dokręcić sobie 30 do, tak żeby było 45, bo jest godzinka 21:38, a do 20, o 22 mi 6 godzin jebnie. To i tak do tego czasu muszę 45 strzelić. I tak zrobię, pół godzinki postoję. Już pauza leci, ja się pójdę spytać, czy da radę je załadować przed czasem. Poleciałbym sobie po pauzie ten załadunek zrobić. Poleciałbym do Amersfoort. Tam się zrzucił, pojechał do Apeldoorn, bo tam mam załadunek na Den Bosch. I w Apeldoorn widzę, że mam jeszcze pół godziny pauzy, czyli półtora godziny bym sobie tam stał. Tak, i tak byłoby fajnie. Teraz jebnę sobie 30, chyba że nie będzie gotowe i będę musiał czekać, tak jak mam na liście, do 23:24. Oby nie. To wtedy by tak można było pyknąć. 30, załaduneczek, lecimy do Amersfoort. Zrzucamy, lecimy na Apeldoorn i tam kręcimy sobie wtedy półtora godziny pauzy. Ta-ta-ra-ra-ra. Pawełek powiedział, że tutaj jest trochę chujowo, że jak wjadę, konia dać maksymalnie na dół, dupę podnieść maksymalnie do góry, bo tam jest trochę ze skosa wtedy będzie i będzie się ciulato wpychać w wózki. Taka sytuacja. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Idę się pytać, czy da radę mnie za 21 minut załadować. Hehehe, łogin, idziemy. Fura zamknięta,
kraju 2. Dobra, tam się mamy meldować. No to mniej więcej wiem, co jest 5. Starciok stoi i ją zajebali. Powiedział, żebym sobie wykręcił to, co mam wykręcić i za te 20 minut podejść i żebym zobaczył, jaki mam read numer. Z tego względu, że mają kilka różnych załadunków na Apeldoorn i żeby mi nie wkleili czegoś, czego nie powinienem wziąć. I wtedy zobaczymy, czy się mogę załadować. Taka sytuacja. Proszę mnie to tworzyć. Opa. Kibelek załatwiony. Ale jaka ta na kibelku? Ta. Jak to się nazywa? Nalepka. No, że macie damski, męski, nie? I bo tak. Damski, męski i gender. No, hardkorowo. Dobra. To co? Dokręcamy sobie jeszcze 15 minut i idziemy się meldować. A jakie mam read numer? Panie i panowie, 50WL końcówka. No i zobaczymy. Fajnie by było, gdyby Tunusia zrobili przed czasem hardcore'owym. Dobra, 15 minut, szybki przegląd internetu i co? I zapierdalamy. Byłem, wróciłem. Nie da rady, musimy czekać. Jest 21, a musimy czekać. Jest 22, a musimy czekać do 23:30, czyli półtorej godzinki. Półtorej godzinki, panie i panowie. Taka sytuacja, hemoglobina. Nic się więcej nie da urwać. Dobra, ktoś dzwoni. Ktoś dzwoni! Hardkorowo! Do Tunusia! Kamil Chudy! Chudy dzwonił. Odzwaniamy do Chudego i kręcimy pauzę. Także co? Półtora godziny! Stoimy, no nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. Jesteśmy po pauzie, po załaduneczku. Mamy panie i panowie. Co mamy? 27 koszy mamy. Taka sytuacja, da się zawrócić? Tak, trzeba. A nie, mogę jechać dalej. Dobra. 27 koszy, godzinka 23:42 i udajemy się do Amersfoort. 29 km, 0:12 minut po północy będziemy. A powinniśmy być 07. 5 minut do tyłu mamy. Nie wiem, jak te plany są robione. Jak wszystko robiłem w biegu. I jeszcze mam 5 minut do tyłu. To ciekawe. I mam 27 koszy, a nie 48. Dobra. Gasimy światełko. I lecimy, panie i panowie, lecimy. No, panie i panowie, Pabełek też już jest na rozładunku. My to samo. Już dojeżdżamy. O, wezmę sobie was łapę. Elegancko. I nie jedziemy tak, jak nam teraz pokazuje nawigacja tutaj na rondzie w lewo. Bo byśmy musieli na kolejnym skrzyżowaniu obracać się. My sobie przestrzelimy rondyjko prosto. Tak. Pach. Bo tam jest pod skosa wjazd. No, tak jak nam pokazuje tutaj, to byśmy za cholery nie wjechali. Nie ma takiej możliwości. Trzeba zawracać po prostu na skrzyżowaniu. Na tym skrzyżowaniu byśmy tu wyjechali właśnie i tutaj musielibyśmy się obracać. Pach. A wam pokażę, o co chodzi. Już wam pokazuję i objaśniam moje robaczki kolorowe. O! I teraz kieruneczek i lecimy w lewo. Pstryk. A z tamtej strony nie byłoby technicznie takiej możliwości. Także jesteśmy. Tutaj zrzutka i na
i ciśniemy dalej. Także panie i panowie, do za chwilę, bo tutaj zaraz będzie Obersturmführer sprawdzał papiery. No i mamy kontrolę celno-skarbową za sobą. Taka sytuacja, tutaj idą rozładunki 7, 8 albo 9 dok. Mamy sobie podjechać. Także dobra, pełno jest, także tuna się wyłącza i widzimy się za chwilę. I opa, opa, opa. Ruszamy sobie do Apeldoorn. Zrzutka zrobiona. 27 koszy zeszło. Kurwa, na dwa razy musiałem dokować. Nie umie odstrzała, kurwa, jestem debil, jeżeli chodzi o cofanie. Tak. Powiedzcie mi, jeżeli ktoś do tego momentu to dooglądał, jak to jest w tak, przykład w takim, kurwa, Volvim. Jest tu jakaś regulacja czułości kierownicy, bo jak cofie i chce szybko odbić, to nie ma szans, możecie, kurwa, się zapierać o... Bardzo ciężko idzie kierownica przy obracaniu, mega ciężko, jakbyście się, kurwa, nie zaparli, szybko nie chcieli, to ona tak jakby blokowała do pewnego momentu, że szybciej nie pokręcicie. A w Renacie, jak jechałem Renatą, to kurwa jednym palcem mogłem w miejscu kręcić i szybko, a tutaj nie cholery. Normalnie jest taki opór na kierownicy, że musicie jechać bardzo, bardzo powoli. Bo jakbyście za szybko chcieli wjechać w dogi i szybko odkręcić, to nie odkręcicie. Ktoś coś w temacie, nie wiem, jakiś magiczny przełącznik, kurwa, czy co? O co tu kaman? No, to prosiłbym napisać. Dobra, ile tutaj mamy? 43 km, pierwsza 08. Jesteśmy i ładujemy się na depot Den Bosch. Taka sytuacja, nie wiem, Amersfoort byłem, Apeldoorn, teraz jest Amersfoort, chyba tam byłem i wiem, że błądziłem, jeżeli to jest ta lokacja, to Sidzik na pewno dobrze nie poprowadzi. Żegnamy Amersfoort i do następnego razu, my zapierdalamy dalej. Wjechaliśmy sobie do Apeldoorn, ale widzę, że już nas nawigacja wciula zrobiła. Opa, opa. A mieliśmy obracać. Kurczę, trzeba byłoby tu obrócić na skrzyżowaniu, byłby kilometr. A tutaj nas ciągnie Sidzik chujową drogą. Także ja się tutaj wpakuję i zawracam, panie i panowie. Bo ja wiem, czym to śmierdzi. Wiem, czym to śmierdzi i wiem, że tam sobie, kurwa, tego nie zrobimy. Opa. Sidzik bardzo źle prowadzi tutaj. Cuda na kiju by były. Musimy zawrócić. Musimy zawrócić. Wolne, wolne. Opa. Wjebie na wysepkę czy nie? Nie. Okidoki. I nie słuchamy tego przygupa. Teraz coś tu pokazuje. Po 300 metrach skręć w prawo. A tom ma zapisaną kneskę, także idzie według tom. 1-2 km, a tutaj 1-1. No teraz pokazuje dobrze. Ale są takie jaja, że tutaj kazał nam jechać przez las. O! Następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. Tak jest. Wiedziałem, że kurwa Sidzik po dupi. Opa. Wolne, wolne, zielone mamy. I na depocik zapierdzielamy. O! Tak, jasne. I tutaj mi też kiedyś kazała wjechać. Tu, gdzie tu? Kurwa, przygupy. Tam jest brama, jakaś firma. O, no myśl. O. Także
tutaj, ten też tutaj prowadzi chujowo. To nie jest tu. Musimy na skrzyżowaniu jechać. Obydwie nawigacje się teraz tracą. Ha, ha, ha. Ja pierdolę. No. Taka sytuacja. Zielone poproszę. No. Także nie wiem. Aktualny jest TomTom. Tym bardziej, że mu zrobiłem pineskę. Kurwa, przejdzie. Blisko, ale przeszło. Zrobiłem mu pineskę i tak też potrafi w ciula przygrać. O Sidziku to już nie wspomnę, nie? To jest według mnie katastrofa. I ta też tutaj prowadzi. Gdzie tutaj przy głupie jeden? To nie tu. Jasne, że nie. Gdzie ty mnie tu chciałeś wdupić? Tutaj, da? Rechts afslaan. W życiu, też jest jakaś firma. Popierdolony ten Sidzik, patrzcie, co on robi. Jedziemy tak. Kręć w prawo. W prawo. Tutaj. I teraz znalazła kolejną drogę, no. Rechts afslaan. En daarna rechts afslaan. Co wam powiem? Moje zdanie już znacie. Ni chuja. Jeżeli chodzi o Sidzika, nie nadaje się, to z badziew i tyle. O, i tutaj mamy ostatni załaduneczek, panie i panowie. I uciekamy do Dębosz na depot zrzutka i na pusto do siebie na bazę i do domciu. Także praktycznie całą nockę razem strzeliliśmy. Panie i panowie, ja bym musiał tutaj się gdzieś zatrzymać, bo według listy mam pauzę zrobić półgodzinną. Taka sytuacja, podjadę sobie, wszyscy się pauzują. Mamy, proszę, tutaj jest depocik. My sobie polecimy wyżej, staniemy i pauzunie wykręcimy. Pyć, 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 pyć. Aha. Tutaj na prawo mamy depot. A my się tutaj elegancko ustawimy. Pod górkę. O. I tutaj będziemy stać. No, przynajmniej z 20 minut. Nie chcę mi się tej pauzy brać. No bo nie. I już. O. Tu nikomu przeszkadzać nie będziemy. Ręczny. Światełko. Luz. I odpoczywamy. Jest godzinka 1:11, a my mamy brać pauzę od 1:06 do 1:36. A, postoję. Góra 15 minut. I będę się jechał ładować. Godzina 19 wylatana, także mówię, nie muszę dokręcać do 45, wystarczy mi. Także tak to wygląda. Panie i panowie, na tym zakończymy. Ja się z wami żegnam. O, mówię, został mi jeden załadunek i też spadła do domu. Także myślę, że o 4 skończę. Według listy mam 4. No to co? Kończymy, bo to już będzie z godzina materiału i widzimy się w kolejnym materiale. Także do następnego, robaczki moje kolorowe, hardkorowe i w ogóle super, najlepsze na świecie, wszechświecie i kurwa, gdzie sobie zażyczycie. Nara.